dzisiejszym Klubu Tygodniku porozmawiamy o polskich miastach. W Klubie Jagiellońskim przygotowaliśmy raport, w którym porównujemy potencjał i dynamikę rozwojową polskich miast. Pod uwagę wzięliśmy 100 największych obszarów funkcjonalnych, czyli miast oraz ich otoczenia. Za podstawę naszego rankingu wzięliśmy zrównoważony rozwój. Ocenialiśmy go 4 kryteriami. Gospodarką, usieciowieniem, wiedzą i innowacjami oraz jakością życia. Pewnie Was nie zaskoczę, ale bezapelacyjnie w naszym rankingu wygrała Warszawa. Wygrała przede wszystkim dzięki swojej sile gospodarczej. 176 z 500 największych firm znajduje się w Warszawie. Warszawa posiada najwyższe wynagrodzenia w Polsce, posiada też jedne z najwyższych dochodów podatkowych. W innych kategoriach Warszawa cechuje się jedną z najwyższych frekwencji w kraju, bardzo bogatą ofertą kulturalną i dobrym transportem, dobrym skomunikowaniem z resztą Polski. W rankingu widać wyraźną tendencję. Czym większe ośrodki, tym lepiej się rozwijają. Te powyżej 1 miliona mieszkańców zajęły w naszym rankingu przeciętnie 11 pozycję. Ośrodki najmniejsze, poniżej 100 tysięcy mieszkańców, zajęły przeciętnie 73 miejsce. Z czego to wynika? Przede wszystkim z gospodarki danego miasta. Wysokie wynagrodzenia i dobrej jakości miejsca pracy przyciągają mieszkańców, a za nimi wszystko to, co dobre dla miasta. Mniejsze ośrodki cechują się także dużo słabszym dostępem do infrastruktury transportowej czy liczbą studentów i absolwentów. Bez wysoko wykwalifikowanych pracowników miasta popadają w stagnację, a większe ośrodki zwiększają swoją przewagę. W przekroju regionalnym najlepiej wypadły województwa mazowieckie, wielkopolskie i podlaskie. Wysoki wynik regionu mazowieckiego wynika przede wszystkim z powodu tego, że znajduje się w nim zwycięzca rankingu, czyli Warszawa, oraz dobrze skomunikowane miasta ze stolicą, takie jak Siedlce czy Płock. Jak jednak zobaczymy na obrzeże województwa, już te wyniki nie są dobre, bo na przykład taka Mława zajęła 52 miejsce w naszym rankingu. Wysoki wynik Wielkopolski nie jest zdziwieniem, bo tak naprawdę już od czasów zaborów Wielkopolska była liderem rozwoju gospodarczego w naszym kraju, więc dzisiaj tak naprawdę mamy pokłosie tych zaszłości historycznych. Pewnym czymś nietypowym jest wynik Podlasia, bo Podlasie zajęło 3 miejsce w naszej klasyfikacji regionalnej. Wynika to prawdopodobnie z tego, że tylko i wyłącznie 3 miasta, czyli Białystok, Łomża i Suwałki, znalazły się w naszym rankingu. Mniejsze miasta, które znajdują się na przykład w powiecie augustowskim czy zambrowskim, nie znalazły się w naszym rankingu, bo wielkościowo znajdowały się w drugiej setce, więc gdybyśmy prawdopodobnie wzięli większą liczbę miast pod uwagę, ten wynik dla Podlasia byłby zupełnie inny. Najgorsze wyniki uzyskały zaś województwa świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Wedle naszego rankingu taki stary publicystyczny podział na biedny wschód Polski i bogaty zachód Polski już nie istnieje. Tak naprawdę wedle naszego rankingu teraz najważniejszym czynnikiem różnicującym jest posiadanie w obrębie swojego regionu dużej metropolii. Ciekawe wyniki przyniosła kategoria jakości życia. Jest to jedno z kryteriów naszego rankingu i rozumiemy ją jako dostęp do służby zdrowia, tanie mieszkania, czyste powietrze, długość ścieżek rowerowych czy brak wypadków na drogach. I w tej kategorii nie ma żadnej zależności pomiędzy wielkością ośrodka a osiąganymi wynikami. Duże miasta, takie jak na przykład Bydgoszcz czy Toruń, zajęły bardzo dobre miejsca w rankingu. Duże miasta też zajęły bardzo złe miejsca w rankingu, tak jak Poznań, który był 90. Wśród kategorii małych ośrodków Mława osiągnęła 2 wynik, a Gniezno osiągnęło ostatnie. Więc tak naprawdę na podstawie naszego rankingu możemy wnioskować, że nie istnieje żadna zależność pomiędzy wielkością ośrodków a jakością życia. A na koniec kilka cierpkich słów dla instytucji, które powinny zbierać dane, a tego nie robią. W porównaniu do innych państw przede wszystkim brakuje nam danych dotyczących wiedzy i innowacji wytwarzanych w polskich miastach. Dla przykładu w ogóle nie ma ani danych produktowych, ani danych procesowych tego, jak właśnie wytwarzają innowacje polskie miasta. Takie wskaźniki, które są na poziomie regionalnym, a nie ma ich na powiatowym, to na przykład ilość osób, które jest zatrudnionych w badaniach i rozwoju, czy wysokość wydatków firm na badania i rozwój. Zapewne inspiracje mogą służyć zagraniczne rankingi, które porównują poziom rozwoju państw. Jednym z nich jest ranking SEDA, tworzony przez Boston Consulting Group. W tym rankingu wśród wskaźników, które byłyby bardzo użyteczne w porównywaniu polskich miast, są przede wszystkim PKB, dostęp do służby zdrowia, tylko rozumiany jako przeciętny czas oczekiwania na lekarza specjalistę,
subiektywne poczucie szczęścia i bezpieczeństwa, czas, jaki poświęcają nauczyciele swoim uczniom, czy na przykład poziom otyłości wśród społeczeństwa. Innym popularnym rankingiem jest wydawany przez OECD Better Life Index. Tam, z tych wskaźników, w których korzysta OECD, moglibyśmy w Polsce wykorzystać na przykład dochód rozporządzalny, to ile mieszkańcy wydają na mieszkanie, ile spędzają czasu wolnego, czy to, jaki posiadają majątek, czyli to, jaki posiadają aktywa. Podsumowując, wyniki rankingu potwierdzają hipotezę o zwiększającym się dystansie rozwojowym pomiędzy największymi metropoliami, a miastami średnimi i małymi. Czyli tą hipotezę, która już była zawarta w raportach Klubu Jagiellońskiego, między innymi w tym profesora Śleszyńskiego czy Łukasza Saborowskiego. Wiem już teraz doskonale o tym, że model polaryzacyjno-dyfuzyjny, który był obecny w Polsce przez ostatnie lata, czyli model, który zakłada, że jeśli będziemy inwestować w te największe ośrodki, to ten rozwój będzie się potem rozlewał na te małe i średnie ośrodki. Już teraz doskonale o tym wiemy, że nie jest prawdziwy. I tak naprawdę te małe i średnie miasta już nie są tym beneficjentami rozwoju tych największych. Teraz z czym boryka się Polska? To jest problem rozwoju dwóch prędkości. Czyli tych miast, które są w stagnacji, czyli tych małych i średnich i szybko zmieniających, szybko poprawiających swoją pozycję metropolii. Jako, że jesteśmy na YouTubie, to oczywiście łapa w górę. Możecie oczywiście zapisać się też do naszego newslettera klubowego, do czego bardzo gorąco zachęcam. Też w ogóle dajcie znać w komentarzach, czy ta tematyka Wam się podoba, czy w ogóle tematyka miejska powinna być zajmować więcej miejsca na klubowym YouTubie. I chyba tyle. Jeszcze jedno. Zapraszam na kongres klubowy, który odbędzie się w styczniu w Łodzi. Ciekawe wystąpienia, bardzo ciekawi ludzie, można poznać środowisko Klubu Jagiellońskiego. Gorąco zachęcam, link pojawi się w opisie albo gdzieś tutaj. To już zależy od Pawła. Tam na razie.